Dobrze, to witam serdecznie. Co prawda te romańskie wnętrza są chłodne i wszyscy jesteśmy cieplej ubrani, za wyjątkiem pastora. Niemniej jest na cieplej. Niemniej naprawdę gorąco wszystkich witam i tym bardziej się cieszę, że w tym zimie tu siedzicie, że nie uciekliście jeszcze. Moi drodzy, niektórzy mnie znają i wiedzą, że jestem pastorem, kaznodzieją, ale nie wszyscy może wiedzą, że jestem też pisarzem i jestem też poetą. No i jeszcze tam czymś jestem, ale to już nieważne. Do tej pory, jeśli chodzi o literaturę, dzięki Bogu wydałem 16 książek. 17 będzie w czerwcu, a 18 będzie we wrześniu lub październiku. 19 też jest napisana, ale to już będzie w przyszłym roku wydana. Pierwsza z tych książek, które tutaj przywiozłem ze sobą, została wydana w 2018 roku. A więc dosyć szybko idzie mi to pisanie. Niemniej najważniejsze jest to, żeby był odbiór. Mam nadzieję, że są czytelnicy i są chętni, którzy te książki nabywają, kupują, piszą do mnie, rozmawiają. To mnie bardzo cieszy. Jakie są te książki? Myślę, że najwięcej mogli powiedzieć ci, którzy kupili, przeczytali, no i mają jakieś swoje zdanie. Natomiast co ja mogę powiedzieć? To, co tutaj przed wami leży, to są rzeczy, które gdzieś bardzo głęboko umiejscowione były w moim sercu. I krok po kroku przelewałem to na papier. W jakim celu? No właśnie, ludzie piszą, żeby być sławni, ludzie piszą, żeby zarabiać pieniądze, chociaż na książkach dzisiaj trudno zarobić, no ale jednak są pisarze, którzy utrzymują się z tego i to dosyć dobrze. Ja piszę z innego powodu. Ja piszę po to, żeby głosić Ewangelię. W każdy możliwy sposób. I przy pomocy prozy, i przy pomocy poezji. Ludzie jakoś źle reagują na poezję. Może dlatego, że źle reagują, to przeczytam wam coś właśnie z poezji. Może nie zareagujecie aż tak źle. To jest wiersz mojego pierwszego takiego większego tomu. Tylko w Chrystusie. Tylko w Chrystusie, w Jego boskości, w Jego człowieczeństwie nie ma już słów, a milczenie nie jest obleczone ciszą. W Nim stało się, co stać nie mogłoby się nigdy. W Nim światło rozdarło ciemność zasłony. W Nim niebo doświadczyło cierpienia ziemi. W Nim ziemia zaznała słodyczy nieba. Oczy naszego ciała widzą tylko blask lustra. W serii zagadek nic nie przybliża nas do odpowiedzi. Tylko w Nim znamy prawdę. A korona znajdują chłód posadzki. Pozostajemy pełni łez. Wiersz mówi po prostu o tym, że ludzie, dopiero poznając Chrystusa, tak naprawdę orientują się, kim są, orientują się, po co żyją, jaki jest sens ich życia. Żyjemy w świecie, który chce zapomnieć o Bogu. Bóg chce zapomnieć o odpowiedzialności. I niestety płacimy za to cenę. W domach, na ulicach, w szkołach, w urzędach. Wszędzie płacimy za to cenę. Nie da się żyć bez Boga. Nie ma takiej możliwości. Można próbować.
Ale to kosztuje. Kosztuje to niemoralność, która nas otacza z każdej możliwej strony. O tym piszę. O tym piszę wiersze. O tym piszę książki. Jest taka książka, którą bardzo polecam. Zresztą ona się dosyć dobrze sprzedaje, bo już dodruk był. I ten dodruk się powoli kończy. Musisz się na nowo narodzić. Jest taka historia biblijna, chcę ją przytoczyć. Tak pokrótce. Pewien uczony żydowski przychodzi do Pana Jezusa. Przychodzi, tam jest napisane w Biblii bardzo ciekawe, przychodzi w nocy, czyli przychodzi w ciemności. I próbuje z Jezusem rozmawiać na tematy teologii. Najbardziej śmieszy mnie taki tekst, który tam jest zawarty, kiedy ten Nikodem mówi, my wiemy. My wiemy. A on przychodzi i tak naprawdę przyznaje, że nic nie wie. Jezus nie zaprasza go do dyskusji, nie zaprasza go do rozmowy. Jezus nie mówi mu, no to dobrze teraz, Nikodemie, napijemy się herbaty, kawy. No herbaty nie pili, kawy nie pili. Może wina, bo pili. I porozmawiamy. Ty mi będziesz zadawał pytania, ja ci będę odpowiadał. Jak nie zrozumiesz, postaram ci się wytłumaczyć. Nic takiego nie było. Natomiast Jezus mówi mu, musisz Nikodemie na nowo się narodzić. Bo tylko wtedy poznasz, czym jest Królestwo Boże. Byłem człowiekiem kiedyś bardzo, bardzo religijnym. Najpierw byłem ministrantem przez lata, śpiewałem w scholi kościelnej, czyli w takim chórze. Później byłem takim dorosłym ministrantem, to troszeczkę jakby piętro wyżej. W końcu byłem w takiej wspólnocie, to się nazywało Wspólnota Odnowy Duchu Świętym. I naprawdę, muszę to powiedzieć z taką wielką pokorą. Wiele się nauczyłem. Ale Bóg był dla mnie kimś, kogo nigdy nie spotkałem, nie rozumiałem. Nie mogłem wiele o nim powiedzieć. I stało się coś. Właśnie jeszcze kiedy byłem właśnie w tym kościele katolickim. Narodziłem się na nowo. Nie dlatego, że to zaplanowałem. Nie dlatego, że miałem jakieś przeżycie szczególne. Ale dlatego, że Bóg tak chciał. I wiecie co? Otworzyłem Biblię, zacząłem ją czytać, a wcześniej wiele razy próbowałem. I wiele razy próbowałem, próbując odrzucałem, bo nie byłem w stanie tego czytać. Nic nie rozumiałem z tego, co tam jest napisane. I nawet miałem wyrzuty sumienia, bo mówiłem sobie, no jak? Ty jesteś chrześcijaninem, a nawet Biblii nie rozumiesz. I wtedy usiadłem do Biblii, zacząłem czytać. I byłem zdumiony, bo ona do mnie zaczęła mówić. Zacząłem rozumieć wiele, wiele rzeczy, których wcześniej nie rozumiałem. Ta książka mówi o człowieku, który jest zwyczajnym człowiekiem. Jest poszukującym Boga. I właśnie dochodzi do tego, do nowego narodzenia i zaczyna rozumieć Boga. Ta książka też mówi o tym, czym nie jest nowe narodzenie. Na podstawie Biblii oczywiście. Mówi o tym, czym ono jest naprawdę, też na podstawie Biblii. I wiem, że wielu ludzi było mi bardzo wdzięcznych za to, że taka książka się ukazała. Dlatego, że zrozumieli po raz pierwszy w życiu ci, którzy myśleli, że są wierzący, że nie są wierzący, ci, którzy myśleli, że są nowonarodzeni, że nie są nowonarodzeni, a ci, którzy narodzili się na nowo i nie wiedzieli, co z tym zrobić tak naprawdę. Już teraz wiedzieli. Ja chcę jasno powiedzieć, że wszystkie odpowiedzi, które tutaj są, są odpowiedziami z Biblii. Ja niczego nie wymyśliłem. Ale tak to już jest, że myślenie boli.
I ludzie nie lubią myśleć. Ale w momencie, kiedy mi się podaje pewne rzeczy, tak na tacy można powiedzieć, no to wtedy zaczynają zupełnie inaczej funkcjonować. Są tutaj takie rozdziały, które wymienię, one są ważne. Niestety światło jest bardzo słabe i Bóg dał swojego Syna. Bóg dał swojego Syna. Musimy zrozumieć, co to znaczy. Duch Święty przychodzi, kiedy chce. Napełniony Duchem Świętym. Pewność zbawienia, moc Ducha, słabość ciała. To są wszystko rzeczy, z którymi się każdy człowiek mierzy, a człowiek wierzący również. Chcę przeczytać taki wstęp, który jest króciutki. Temat Nowego Narodzenia z wody i z ducha rzadko dzisiaj gości w nauczaniu Kościoła. W czasach rozkwitającego relatywizmu moralnego, galopującej ekumenii, unikania przez kaznodziejów tak zwanych tematów drażliwych, głoszenie w Kościoła o konieczności Nowego Narodzenia stało się tematem kłopotliwym. Dlaczego? Jeśli chcesz wskazywać ludziom na konieczność Nowego Narodzenia, to musisz to uzasadnić. I tutaj rodzi się problem. Przecież musimy zacząć nauczać o grzechu i o potępieniu grzeszników. Musimy w ten sposób zburzyć mur, który wielu uczestników nabożeństw sobie wybudowało. Mur, który chroni ich strefę komfortu, której ci ludzie strzegą niczym największego skarbu. Powiedzenie tym ludziom wprost, że jeśli niczego nie zrobią ze swoim życiem, to może się dla nich skończyć wręcz tragedią, może oznaczać, że wiele takich osób odejdzie z Kościoła, którzy nagle zmienili swoje upodobania. A wtedy rodzą się problemy natury materialnej. Skąd nagle taka parafia, taka społeczność zacznie czerpać fundusze na swoją działalność? W tej sytuacji kaznodziejna milczą, a ludzie w takich kościołach duchowo umierają. Jakie jest rozwiązanie? Zarówno kaznodzieja, jak i uczestnicy nabożeństw muszą narodzić się na nowo. Nie jest tajemnicą dla nikogo, że dzisiaj Kościół nie ma dobrej prasy. I nie mówię tylko o Kościele katolickim. Moim zdaniem, to jest tylko moje zdanie, jest to nieco ponad miarę rozdmuchiwane, ponieważ generalnie ludzie religijni i ludzie wierzący, to są dwie różne grupy, żyją bardziej moralnie niż ludzie, którzy nic nie mają wspólnego z Kościołem. Ale mimo wszystko zdarzają się sytuacje, które w Kościele nie powinny się zdarzać. No i to jest właśnie rozdmuchiwanie. A dlaczego się zdarzają takie sytuacje? Tak jak cudzołóstwo, złodziejstwo, pedofilia. Żeby wymienić, no, takie powiedzmy najbardziej drastyczne. Dlatego, że i księża, i pastorzy nie są narodzeni na nowo. Są po prostu urzędnikami religijnymi. A jako urzędnicy religijni, no, mają prawo do takich samych słabości, jak wszyscy inni ludzie. Oczekuje się od nich tego, czego oni nie są w stanie spełnić. Z tą książką koresponduje inna książka. Małżeństwo, cudowny dar Boga. Książka, która wydana została jakieś 3 lata temu, ale dopiero teraz, muszę przyznać, zaczyna się, no, taki mały boom na tę książkę. Jest niewiele książek o małżeństwie w naszym kraju. Wybaczcie za to, co powiem. Uważam, że to jest jedna z najlepszych.
i to nie jest tylko moja opinia, ale opinia wielu czytelników. Książka porusza tematy, których niestety w tak zwanych rozmowach przedmałżeńskich często się nie porusza. Przeczytam przynajmniej niektóre z nich. Jaki jest powód do małżeństwa? Choroba chciwości. Problem kłamstwa. W alkoholu jest zło. Problem uległości. Wspólny wysiłek. Podział i rozpad. Czy rozwód jest możliwy? I tak dalej. Dużo pracuję z małżeństwami. Jestem akurat teraz w czasie takiego, można powiedzieć, kursu już dla małżeństw. Tych małżeństw się kilkanaście zebrało i spotykamy się raz w miesiącu i rozmawiamy o problemach. To są ludzie wierzący, więc jest mi łatwiej. Ale i tak problemów nie brakuje. Mam jednak do czynienia często z ludźmi niewierzącymi, którzy nie wiem, z powodów sobie tylko znanych akurat do mnie się zwracają, żeby im pomóc w małżeństwie. I powiem wam tak, pierwszy warunek, jaki ja stawiam zawsze, jest następujący. Dobrze, mogę chcieć wam pomóc pod jednym warunkiem, że uznacie w sprawach małżeńskich autorytet Biblii. Jeżeli go nie uznacie, no to ja nie będę rozmawiał. To idźcie do psychologów, idźcie do terapeutów. Niech wam pomagają. Oni to zrobią lepiej ode mnie, jeśli nie będą się opierali na Bożym Słowie, na Biblii. Ja niczego nie wymyślam. Ja czytam Biblię i stamtąd wyciągam całą swoją mądrość. Wiecie, że większość tych małżeństw niewierzących godzi się na takie warunki. Po tych wszystkich latach mojej pracy z małżeństwami mogę powiedzieć jedną rzecz. Nie ma małżeństwa, którego nie da się uratować. Nie istnieje takie małżeństwo. Jest jeden warunek. Ci ludzie muszą uznać autorytet Biblii. Bo kiedy uznają autorytet Biblii, to Biblia mówi, wyjaśnia, czym jest miłość. Dużo piszę na ten temat w tej książce. Czym jest miłość? Także miłość małżonków, pomiędzy mężem a żoną. Jest takie piękne greckie słowo, w starogrece brzmi agape, w nowogrece agapi. Tak samo się pisze, inaczej się nieco czyta. Definicja, która powinna być przytoczona, bo bezpośredni przekład na język polski mówi miłość. Ale to jest ubóstwo naszego języka. My musimy też pamiętać, że nasz język ma powiedzmy 700-800 lat. No tak z optymizmem na to patrzmy. Greka ma w tej chwili około 3000 lat. Więc bogactwo języka nieprawdopodobne. I słowo agapi, czy agape mówi, daje ci siebie bez żadnych warunków wstępnych. I niczego od ciebie nie oczekuję. Jeżeli mąż to mówi do żony, żona to mówi do męża, to gdzie miejsce na rozwód? Nie ma. Nie ma w ogóle takiego tematu. Dlaczego mamy jednak problem? I pamiętajmy, że mniej więcej 50% małżeństw w Polsce się rozchodzi. Pomijając już denominacyjne różnice, zdecydowanie mniej tych małżeństw się rozwodzi pośród ludzi, którzy uznają siebie za chrześcijan. Ale jednak też dochodzi do rozwodu. Dlaczego tak się dzieje? No jest jeden zasadniczy powód, muszę wam powiedzieć, to jest dla mnie zdumiewające. Kiedy zaczynam rozmowę, to zawsze pada to samo. No bo on mnie nie kocha. Bo ona mnie nie kocha. Co to znaczy? To znaczy, że ja mam oczekiwania wobec tej osoby i ja tego nie dostaję.
Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że miłość została postawiona na głowie. To nie jest miłość. To jest kochanie. Kiedyś Marek Broguda śpiewał w swojej piosence, czy to jest miłość, czy to jest kochanie. Bardzo piękna, notabene piosenka. Miłość stoi na nogach. Miłość to jest decyzja. Ja kocham Ciebie nawet wbrew sobie. Nawet przeciwko Tobie. Kocham Ciebie. Nie czuję, nie tak jak u nas, bo jestem góralem. Nie tak jak górale mówią, cujecie, tylko decyduję się Ciebie kochać. Czy to w kościele katolickim, czy w kościołach protestanckich, ani ksiądz, ani pastor nie udzielają ślubu. Nie wiem, czy wiecie, małżonkowie sobie, narzeczeni udzielają sobie ślubu. I teraz tak, jeśli ja jestem narzeczony i mówię do mojej przyszłej żony, słuchaj, będę Cię kochał, ja tu kolokwializuję nieco, przez całe swoje życie, to co ja mówię? To ja mówię bez względu na to, czy Ty stracisz zdrowie, bez względu na to, czy stracisz urodę, bez względu na to, czy będziesz sympatyczna, czy będziesz wredna, to ja jestem do Twojej dyspozycji. To mówi ten człowiek. I kobieta mówi dokładnie to samo w drugą stronę. A tymczasem w małżeństwie zdarzają się kłamstwa, oszustwa, pijaństwo. To wszystko jest w tej książce. Wszystko tutaj jest. Jedna z największych problemów w naszym kraju – pijaństwo. Ileż to razy rozmawiałem z kobietami, które zapytano przeze mnie, czy wiedziałaś, że on pije? No wiedziałam, ale myślałam, że. Myślałam, że. Ja od razu mówię, że jeśli dowiaduje się, iż ktoś chce wyjść za mąż za pijącego mężczyznę, mówię, to beze mnie, ja w tym nie mam udziału. Nigdy i pod żadnym pozorem. Pijak nawet ciebie sprzeda, jeżeli będzie mu brakowało na wódkę. A jeżeli ty liczysz, że on porzuci alkohol dla ciebie, no to jesteś bardzo naiwny. Wiecie, co się zdarzyło w ostatnich 10 latach? Ilość alkoholików po stronie mężczyzn i kobiet właściwie się zrównała. Więc dzisiaj to w dwie strony działa. To jest nieprawdopodobne, ale tak jest. No takie są statystyki. Jak wiecie, że statystyki to są kłamstwa, bo one nie mówią prawdy, tylko opisują rzeczywistość w liczbach, nic więcej. Leżą tu przed Wami 4 tomy, które mają wspólny tytuł, a mianowicie Droga Uczniostwa w Jezusie Chrystusie. Tam jest około, już nie pamiętam, ale około 60 lekcji. One mówią o różnych tematach. O darach Ducha Świętego, o miłości, o pokoju z Bogiem, o chrzcie, o wielu, wielu rzeczach. Dla wielu ludzi to jest zdumiewające, że oni odkrywają dopiero pewne rzeczy czytając książki, a nie Biblię, no ale tak już jest. Dla wielu ludzi te książki były takim wejściem do Słowa Bożego. Pierwszy raz przeczytali, czym jest chrzest, pierwszy raz przeczytali, że istnieją w ogóle dary Ducha Świętego, pierwszy raz dowiedzieli się, że Jezus to nie tylko człowiek, ale i Bóg. Pierwszy raz dowiedzieli się, że Duch Święty jest Bogiem i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, wszystko jest skoncentrowane na Bogu, bo to jest mój cel, głoszenie Ewangelii przez to, co piszę. Jest taka książka, może nie wszyscy są tym zainteresowani, ale ważna. Łaska czy prawo? O czym mówi ta książka? Generalnie mówię jednej rzeczy. Że człowiek religijny to nie jest człowiek wierzący. Że człowiek wierzący z kolei to nie jest człowiek religijny. Na czym polega różnica? Ano na tym, że człowiek religijny musi robić pewne rzeczy, bo tak mu każe religia. W zależności od religii różne są te zasady. A człowiek wierzący? Człowiek wierzący nic nie musi, ale pewne rzeczy robi. Bo chce je robić.
z miłości ku Bogu. Jak być niereligijnym, a być wierzącym? O tym mówi ta książka. Musisz się na nowo narodzić. Dla wielu ludzi są to rzeczy, które naprawdę odkrywają po raz pierwszy. Książka wyszła w zeszłym roku, już nie pamiętam, ale no z pół roku ma. I wiem, że wielu ludzi czytając tę książkę, bo piszą do mnie, jest zaskoczonych, że jak to? Jak zrobić, żeby nie musieć być religijnym, żeby nie musieć pewnych rzeczy wykonywać, ale po prostu żyć z Bogiem, zwyczajnie żyć z Bogiem. To jest możliwe. Znajdziecie też tutaj płyty. Pokażę jedną. Tu jestem ja, a tu jest mój przyjaciel, muzyk, kompozytor, który z moimi tekstami nagrał 3 płyty. Wszystkie 3 są tutaj. To, co zrobił z tymi moimi tekstami, jest nieprawdopodobne, bo ja bym tak pięknie tego nie napisał. Ale on to zrobił. Czyli ktoś lubi muzykę i lubi tekst, ponieważ w piosence muzyka jest ważna. Melodia wchodzi do ucha, ale tekst musi pozostać w głowie i w sercu. Dlatego na przykład nie lubię disco polo. Proszę wybaczyć, jeżeli ktoś lubi, bo to jest o niczym. Ale dobra piosenka ma dobry, mądry tekst, który zapada głęboko w serce. Znajdziecie inne książki, bo mam tutaj chyba ich 15 tytułów. Jeden się już w ogóle skończył. Zastanawiam się nad powtórnym wydaniem, ale jeszcze nie zapadła decyzja. Możecie wybierać. Tu jest taka ciekawostka. Jeszcze zanim to pokażę, to powiem, że 5 lat temu, tak, 5 lat temu założyłem stronę Droga Uczniostwa. A właśnie zainspirowany tymi książkami. Droga Uczniostwa ma dzisiaj 21 200 subskrybentów na YouTubie. Na Facebooku ma 24 000 subskrybentów. I wiemy, że YouTube i Facebook cenzurują. No i te wszystkie rzeczy, które mi YouTube i Facebook wyrzucili, są tutaj. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany tym, czego nie ma w internecie, czego nie da się odsłuchać, no to jest na płycie. Jest kilka sztuk. No ta pierwsza partia, która była, już praktycznie jest na wyczerpaniu. Może z drugiej. To jest najnowsza moja książka. Ona wyszła jakieś 3 tygodnie temu. To jest drugi tom. Taki poważniejszy mój wierszy. I mam taką ciekawostkę. Tytuł Tu i Cholik. O czym to będzie? O takich, którzy się bardzo lubią tulić. Tuli cholicy. Człowiek uzależniony od przytulania. Jest wyjaśnienie. Posłuchajcie. Tuli cholik pachnie niespełnieniem. Pragnie przytulania. Rozsiewa zapach miłości. Jego serce nie znosi rozstań, a dłonie poszukują przyjaznego uścisku. Tulicholik szuka bliskości, pragnie subtelnego dotyku, słodkich komplementów, pragnie śnić w ukochanych ramionach. Kręci go miarowe bicie serca, nadlatujące szepty bliskość ciała i głęboki miłosny oddech. Tulicholik trwa w nieustannej podróży. Płynie marzeniami po cichej rzece życia, obficie roni
krople łez, oddaje siebie bez reszty. Gdy go spotykasz, ogarnia cię bezradność. W niepojętym obłoku miłości zanurzasz się rozedrgany i przytulasz szczęśliwie utulony. Dedykuję Ani Tuli-Choliczce, która mnie nadzwyczaj zainspirowała. To moja sekretarka, która któregoś dnia właśnie takim słowem do mnie się zwróciła, że jest Tuli-Cholikiem. I tak mi to zabrzmiało w głowie, że się to przelało na papier. Słuchajcie, ja tak mówię długo, więc może zrobimy tak. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to ja bardzo chętnie odpowiem, jeżeli znam, będę znał odpowiedź. Ma ktoś jakieś pytanie? Czy wszystko jasne? Zaskoczony. Nie mam możliwe jeszcze pytań. Dobrze, jeżeli nie ma pytań, to wezmę dwie książki do ręki, o których nic nie powiedziałem. Do tej pory. One noszą ten sam tytuł, Modlitwy i Słowa, tom pierwszy i tom drugi. To była pierwsza moja z tych poważnych książek, bo wcześniej miałem takie niepoważne. Ale to była pierwsza z moich poważnych książek, a ta już parę lat później pisałem. Jeżeli ktoś smakuje literaturę, to czytając te dwie książki widzi, będę się chwalił, że tutaj dość trudno pióro chodziło, a tu już sobie pióro dawało świetnie radę. Rozpisałem się, mówiąc tak po literacku. Ale nie wstydzę się tej książki, była pierwsza. Jedna i druga jest bardzo intymna, ponieważ tu są i wiersze, i rozważania. Rozważania są krótsze, dłuższe. Wiem, że szczególnie tej pierwszej sprzedało się mnóstwo. Tej drugiej nieco mniej, ale jedna i druga ciągle znajdują nabywców. Jeszcze dwie książki. Niezwykle ważne. Chrześcijanie nie lubią tych książek. Jedna mówi o niechcianym przebudzeniu, druga mówi o niekościelnym upadku. Niechciane przebudzenie, o co chodzi? Był taki okres w życiu Kościoła w Polsce, właściwie w życiu polskiego narodu, tak to trzeba powiedzieć. To był początek lat 90., koniec 80., początek 90., mniej więcej trwało to 4-5 lat. Kiedy ludzie po komunie intensywnie poszukiwali Boga. Tak było. Ja pamiętam ten czas bardzo dobrze. I niestety żaden Kościół, podkreślam to, żaden Kościół, ani katolicki, ani protestancki, ani prawosławny, nie był zainteresowany tymi ludźmi, którzy poszukiwali Boga. Oni wtedy załatwiali sobie sprawy majątkowe, oni wtedy byli zainteresowani, żeby po okresie komunistycznym odzyskać to, co wcześniej stracili. Setki tysięcy ludzi odbiło się od kościelnych drzwi. I muszę wam powiedzieć, że ten okres, czy też podobny ferment duchowy zaczął się zupełnie niedawno, ale po 30 latach. Warto tę książkę przeczytać, żeby zrozumieć, zobaczyć, jak wiele jako naród straciliśmy, bo gdybyśmy wtedy jako naród poszli za Chrystusem, bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu. I gospodarczo, i politycznie, i duchowo. A to jest takie, można powiedzieć, podsumowanie niechcianego przebudzenia. Słowo nie Kościół.
Nie chwaląc się, Jan to wymyślił, mówił Zagłowa. Nie chwaląc się, Jan wymyślił słowo nie Kościół. Co to jest nie Kościół? Nie Kościół to jest organizacja, która twierdzi, że jest Kościołem, ale z Kościołem Pana Jezusa nie ma nic wspólnego. Dotyczy to różnych kościołów, różnych parafii, różnych zborów. To nie, tutaj denominacja nie ma żadnego znaczenia. Kościół to ludzie, którzy szukają Jezusa. Nie Kościół to ludzie, którzy szukają tylko i wyłącznie religii. I w tej książce opisałem rzeczy, które niestety towarzyszą nie Kościołowi, a które są straszliwie niebezpieczne, także i dla dzisiejszego pokolenia. W każdym razie jest napisane o tym, jak Kościół w Polsce odrzucił Słowo Boże, odrzucił Biblię. Cierpią z tego powodu i protestanci, i katolicy. Nie mówiąc o prawosławnych. Jest to napisane o tym, że kościoły często zamieniły się w kluby, zamieniły się w dyskoteki. Co ciekawe, Kościół katolicki również. Zamieniły się w miejsca, które nigdy nie powinny się pojawić na mapie religijnej. Ja sporo pracuję z katolikami. Jeden z katolików napisał takie hasło, które się przyjęło i wielu katolików go używa. Ja jestem katolikiem, ale to jest mój pastor. Ciekawe, nie? To wynika z faktu, że ja mam do tych ludzi ogromny szacunek, ogromną miłość. Nie biję ich Biblią po głowie, cierpliwie tłumaczę różne rzeczy. Niedawno mieliśmy spotkanie, ogłosiłem w internecie, że mamy spotkanie byłych katolików i katolików, którzy poszukują Boga. Przybyło 10 osób. Bardzo odważni ludzie. I powiem wam, że mieliśmy 3 godziny takiego czasu, że aż trudno uwierzyć, iż to, co słyszeliśmy, pochodzi z ust ludzi, którzy nigdy tak naprawdę nie żyli blisko Boga. A jednak Bóg ich znalazł. Albo inaczej, Bóg ich poszukuje. Bo tak zdecydował, bo tak chce po prostu. Mam nadzieję, że wszyscy ci ludzie znajdą w swoim życiu Pana Jezusa. Pójdą za Nim. I znowu nie chodzi mi o denominację, tylko chodzi mi o pójście za Chrystusem. Obojętnie kim jesteś. Chodzi o pójście za Chrystusem. Chyba mam opowiedziane o wszystkich tych książkach, które ze sobą przywiozłem. Tak. Przeczytam jeszcze jeden wiersz z tej nowej książki. Psalm nadziei. Zlituj się, Panie, nade mną. Okaż mi swe miłosierdzie. Wystaw straż swoją, mój Boże, i chroń moją duszę przed nieprzyjaciółmi moimi. O Panie, przyjdź mi z pomocą. Wesprzyj mnie i sądź w sprawiedliwości swojej. Rozraduj moje serce najwyższe i daj mi oglądać Twoją chwałę. Boże zbawienia mojego, zanurz mnie w odpocznieniu swoim. Pozwól mi mieszkać w Tobie. Obdarz mnie miłością Twoją i daj mi w Tobie zwycięstwo. Taki jest ten nowy tom poezji. Ten trzeci tom poezji jest gotowy, ale czeka na przyszły rok, żeby nie było przesytu. Starałem się uczciwie przed wami opowiedzieć o moich książkach. Pewnie niektórzy przynajmniej pomyśleli, ciekawe jak się sprzedają. To mam
Ja tych książek nie sprzedaję w księgarniach, nie sprzedaję ich w jakichś takich punktach, jakieś targi czy tego typu. Te książki można kupić tylko w moim biurze, można kupić tylko w naszej księgarni kościelnej i można kupić tylko przy takich okazjach. Uczyniłeś mnie biczem na moich braci, jak cierń mnie wbiłeś w martwe ich ciało. Posłałeś mnie mieczem, co tnie i rani, ostrym sztyletem wbitym prosto w serce. Posłałeś mnie, Panie, do nieposłusznych, aby im rzucić Twoje wyzwanie. Tak Twoja wola wypełnia się, Boże, a imię Twoje okryje się chwałą. Tak Twoi święci z kolan dziś powstają i zwyciężają jeszcze raz w Twym świętym imieniu. Tak Twoi święci z kolan dziś powstają i zwyciężają jeszcze raz w Twym świętym imieniu. Tak Twoi święci i zwyciężają jeszcze raz.